Wszyscy wiedzą, że Salomon mądrym królem był. I wiele jego decyzji, i te wy werdykty, wyroki salomonowe, to przeszło wręcz do e, historii naszej cywilizacji. Ale chciałem Wam pokazać rozmowę, taką śnie, ale jednak rozmowę młodego Salomona z Bogiem. Myślę, że szczególnie dla młodego pokolenia. Będzie to rozmowa niezwykła, a może i zmienić wasze życie. Zobaczcie, jak Salomon zwraca się do Boga, kiedy obejmuje swoje królestwo. Mówi: Tak, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Zobaczcie, Salomon ma świadomość tego, że jest młodym człowiekiem. Jeszcze nie miał czasu, żeby się wiele nauczyć, jeszcze przecież nie zdobył doświadczenia. Zobaczcie, on szczerze, ten najmądrzejszy z ludzi o tym kiedy indziej więcej powiem ten najmądrzejszy z ludzi wyznaje. Jestem bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Naucz mnie, daj mi mądrość, pomóż mi. Warto, kiedy jesteś młody, żebyś miał tego świadomość, że jeszcze przed Tobą czas nauki, że jeszcze powinieneś się pytać, że jeszcze powinieneś się radzić, że jeszcze powinny, powinieneś się uczyć, nie z fejsika, nie z wikipedii, ale od starszych ludzi, którzy mają doświadczenie i mogą Ci coś jeszcze zaoferować. Zobaczcie, dla sam Salomona. Nie było niczym uwłaczającym przyznanie się, że jest młody i jeszcze nie wie, jak postępować, jak żyć, ale miał na tyle mądrości, żeby pytać, czy ty też tyle masz?